Kolejny dzień bycia Napoleonowie Supermanem i dzisiaj postanowiłem, że jest to odpowiedni moment na to, żeby pośledzić Spider-Mana. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu, jak widzicie, na Palionowie. Ojej, aż mam pelerynę, zapomniałem ją ściągnąć, ponieważ dzisiaj nie będzie nam potrzebny w ogóle strój z tego powodu, że dzisiaj będziemy śledzić Dave'a, Spidermana, ponieważ pisaliście mi w komentarzach, że jest to Spiderman, on też ostatnio mi o tym powiedział, że jest Spidermanem, więc musimy go pośledzić, zobaczyć, co takiego ten Spiderman, prawda, tutaj wyczynia na Palionowie i co on takiego robi. Jak widzicie, mam przygotowane dwie podki na niewidzialność, które sobie perfekcyjnie wykorzystamy, żeby, prawda, pośledzić go. On dziś tutaj jest na serwerze, ponieważ no widzę, że jest po prostu i skorzystamy z tego, że akurat jest, ponieważ mam chwilę czasu, żeby takie coś nagrać właśnie. Jak widzicie, on gdzieś tam biega, o, tam jest. My w ogóle nie widzimy jego niku, jak on jest Spider-Manem, bo wiecie, Spider-Man, przecież jeszcze nie było wiadomo, kto to jest, każdy się zastanawiał. I dlatego jak on ma strój, to nie widać jego niku, co jest dodatkowo śmieszne, no chociaż jego twarz widać, bo on ma po prostu takiego skina. No ale dobra, czekajcie, pijemy spoty na niewidzialność i pośledzimy go, zobaczymy, co on takiego powykminia. Mamy dwie potki, więc, wow, my w ogóle mamy strzały wbite w siebie. No nie, no co jest najgorzej, ty. Ja, i co ja z tymi strzałami będę tak biegał? Dobra, normalnie, biegające strzały robimy, dobra. Czekajcie, dobra, nie widział tych strzał, nie widział tych strzał, musiałem się tutaj tak skitrać szybko. Ale dobra, mam nadzieję, że one zaraz znikną. Ja na F5 polatam teraz, bo chcę zobaczyć, kiedy one w końcu znikną. Chociaż one powinny zaraz zniknąć, dobra, czekajcie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znik mi. Czekajcie, bo ja mam tą super moc. O, ja widzę, gdzie on jest. Widzicie, to jest ta noktowizja, która jest mega dobra. Ponieważ możemy teraz za nim polecieć, czy te strzały nadal są. No dobra, będziemy to kontrolować co jakiś czas. O, tutaj. Dobra, on se lata normalnie tutaj, jak prawda, Spider-Man, prawda. No po prostu jak Spider-Man, nie wiem, jak to skomentować nawet. Tylko, czemu on tak biega od prawej do lewej? Tam jest, po drugiej stronie. I co on robi? Czekajcie, czekajcie, bo on coś uderza. Hop, jak się wciągnął tam pajęczyną, czy co on to? Czekajcie, co on tam robi? Patrzcie, poleciał na górę, czekajcie, ja wlecę sobie, ponieważ ja mam dalej super moce Spider-Mana, mimo że nie mam stroju. Ej, dobra, bo on stanął sobie koło mojej skrzynki, czekajcie, tu przelecę. Wow, przeleciałem trochę nad nim, ale pisał coś na skrzynce. Elo, tu był Dave. Ciekawe, czy zostawi coś w skrzynce, zaraz to sprawdzimy. Dalej ja mam strzały, kurczę, on nie może tego zobaczyć. Jezu, mieliśmy fartę, że w sumie tego nie zobaczył. Ale dobra, czekajcie, bo on sobie gdzieś poleciał. Więc jest to idealny moment, żeby sprawdzić, czy jest coś. Tu jest jakaś książka. A, to jest ta od Świrusa, stara, dobra, to nieważne. Nie wziąłem jej po prostu, no dobra, gdzieś. Dave, jak on na linie, w ogóle na ty, znaczy na nici, co ja gadam. Na nici sobie tutaj, prawda, sobie buja się w obłokach, że tak ujmę. Ej, dobra, co on robi? Biegnie dalej, gdzieś tutaj koło Javiry swojej biega. Wciągnął się na swój ten, czekajcie, czy ja mam dalej te strzały? Dlaczego ja mam dalej strzały wbite? Jak długo one mogą jeszcze być wbite we mnie? Nie podoba mi się to, zaraz się uśmiercę i na nowo, kurde, wypiję potę, bo nie wiem. No, dawaj, parkura se przechodzi, normalnie, ty. To czekaj, lecimy na koniec tego parkura. Tylko tak najlepiej niżej trochę, żeby nie widział tych strzałów. Wow, ale szybko tu się lata tym, no nie. Dobra, jakby co, to są zbagowane strzały w powietrzu. Wcale to nie jest dziwne. Co on robi? To wygląda w ogóle jakby. A, bo on tak, bo mi się zbagowała tam, dobra, już wiem. On, to wygląda teraz jakby normalnie latał na tym, na game modzie, bo po prostu ja mam zbagowaną animację. Ale on faktycznie jest tak jakby, ma rozłożone ręce i tak leci, ma taką jakby błonę z pajęczyny zrobioną między pachami. Więc dlatego to u mnie tak wygląda, bo ja mam zbagowaną tą jego animację, więc nie widzę jakby latał, ale on lata tak w każdym razie tak szybuje, że tak to ujmę. No ja sobie normalnie mogę latać, ja tam wiecie, bez ograniczeń, nie? No jak długo te strzały jeszcze we mnie będą, no nie rozumiem tego, ty. Nie, czekajcie, bo mi znowu znikł. Znowu go zgubiłem. Był tu gdzieś. I go straciłem. Czekajcie, bo to tak nie może być. Kurde, no nie gadaj, że go zgubiłem i teraz nie dokończę odcinka, ty. Czekajcie, bo ja tu, no tu gdzieś był, no. Kurczę, jeszcze tak nie umiem. O, tu jest, dobra, widzę go. Dobra, kontynuujemy, prawda, śledztwo za nim. Poszukajmy, zobaczmy, gdzie idzie teraz. Dobra, on idzie gdzieś tam. W stronę Biedronki, ale dobra, poleciał. Jakie on to ma fajne w ogóle, że tak może. Ty, to w ogóle wydaje dźwięk taki. Jo, ale fajne, dobra, czekajcie, pośledzimy go. Zobaczmy, co jak mija dzień Spidermana, no. Dobra, tu się wciąga na domek Milki, która w ogóle gdzieś wyjechała. Więc nie wiadomo, gdzie jest, czekajcie. Gdzie on jest? No przed chwilą był nade mną. No przysięgam, że mi znikł teraz. A dobra, tu jest, dobra. Jest przed domkiem Milki. Pewnie napisał coś na tabliczce ciekawego. Kurczę, co jest? Nie mogę, ciągle latam. Ulica Flakowa 1, no doskonale. Do ciągle mam te strzały, no ja nie wiem, może to mi się tylko zbagowało, może tak naprawdę ich nie mam, ale nie wiem. Czekajcie, bo on wszedł do domku, czy gdzie on jest? A jest na dole, dobra, schodzimy tam na dół, zobaczmy, co on tu kmini.
Dobra, nie widać tych strzał. Ja mam zbagowane w takim razie i mi się zbagowało i one nie chcą zniknąć, bo on przyszedł normalnie, się nie zainteresował w ogóle nimi, więc to znaczy, że są zbagowane, więc nie ma co się przejmować nimi w ogóle. Dobra, on tu wszedł na ten. Dave tu był i się zmył. A to ja pisałem w ogóle na jakimś tam z odcinków, co do niego chyba napisałem. Kaś ty jest. Kaś ty jest. Co tu się dzieje w ogóle? Co to za tabliczki? Dobra, gdzie on leci teraz? On normalnie sobie po tym palionowie śmiga, tylko tyle. Ja myślałem, że gdzieś poleci w jakieś dziwne miejsce, jakieś ukryte czy coś. Czekajcie, tu. Dobra, on jest teraz w domku mojej siostry. Ładnie dziś wyglądasz, Davik. Jak... Czekaj, co tu pisze? Jak co? Chodziło o mnie, że ja to pis... Aha. On napisał znowu coś? Kaś ty jest. Aha, że on... Ej, on się w ogóle... Rozumiem, ej, bo moja siostra zniknęła, gdzieś wyjechała i on teraz się zastanawia, gdzie ona jest i takie tabliczki są porozstawiane z pytaniem, Kaś, ty jest. I teraz jest przy domku Oliwii, a w ogóle ten domek tu już jest tak opuszczony, tutaj jest prezent w ogóle, ten prezent już tu czeka od dawien dawna, nie lubię dziewczyn, tej. Tam jest taka tabliczka, dobra, tu jest kolejna tabliczka, Kaś, ty jest, no je, no jak on jej szuka ewidentnie, dobra, tu już prawo jazdy zdałeś przecież, dlaczego ty tutaj w ogóle wracasz do tego miejsca, teraz to powinieneś autem sunąć, właśnie to jest śmieszne w ogóle, że mamy auta, a teraz przez te supermoce totalnie się nie opłaca jeździć tymi autami, bo przecież mamy taki szybki środek transportu w postaci tych wszystkich rzeczy, że to jest szok, dobra, bo zaraz mi się kończy podka, ja sobie ją na szybko wypiję, następną już, póki teraz jest okazja, żeby nie było przypału, wiecie o co chodzi, dobra, gdzie on poleciał teraz, tam jest, dobra. O kurczę, laga miałem lekkiego. I co on tu kmini? Nie wiadomo, nie wiadomo co on tu kmini. Ale czy koło tego mojego tego lata. Pastanął se przy tym. To jest swoją drogą z poprzedniego odcinka, on tego nie odnalazł, ale dobra. Czemu on we mnie strzela tą pajęczyną? Co jest? Co jest, on granatami z pajęczyny w mój posąg wali. Co ty robisz? Dobra, dobra, ja walę laserem w twój ten. Właśnie ciekawe, czy on widzi mój laser, jak ja ten. Ej, ja nie mogę używać laseru teraz, jak jestem niewidzialny. Czajcie? A nie, mogę. Ale go nie widać, ale dobre, dobra, czekajcie, a mogę pod... Mogę, dobra! Ej, to ja go mogę prankować, bo w sumie nie widać tego laseru. Dobra, czekajcie, prankujemy go. Nie wierzę! Czajcie, że on strzelał w mój posąg i trafił we mnie przypadkowo? I mnie zamroziło? Ja nie mogę, dobra, jaki on ma cel? On pewnie się nie spodziewał tego. Tu w ogóle to zostało w powietrzu, ta. Czekajcie, co jest grane? Mogę to rozwalić? Nie! A dobra, to się pali! Wow! A dobra, ściągnąłem z siebie tą pajęczynę, ale dobrze. Dobra, czekajcie, bo to było niedobre. Czekajcie, ja go spróbuję zamrozić, bo ja mam taką możliwość. Czekajcie, tu jest Y. Uwaga! O, kurczę, nie udało mi się, ale to jest głośne w sumie, to moje chuchanie. O dobra, zamrożony, zamrożony, ale... O nie, w sumie nie przemyślałem tego, bo on na pewno będzie wiedział, że to ja zrobiłem, bo przecież on wie, że tylko ja mam taką moc. O nie, to był zły pomysł, ale dobra, on się wspina po ścianie, czaicie? Po ścianie się wspina, no jak to pająk w sumie, no ale dobra. Wspiął się na samą górę swojego przepięknego posągu i coś pisze na tabliczce znowu, o nie. Wali... Chyba się zorientował, że to ja. Dobra, to go teraz trolujemy. Dawajcie laserem w niego. Gdzie on jest? Tu jest, lata sobie. Uwaga. O, dostał! Dostał, ale on ma jakiś kurczę odporny strój na zapalenia, ty. Czekajcie. Dobra, zamrozić go trzeba. To na niego najlepiej działa, bo nad tym nie jest w stanie panować. Tylko kurczę, on tak szybko lata. Wow. Czekajcie, bo ja muszę to wymierzyć idealnie. No nie. O, teraz idealnie, jeszcze trochę. Udało mi się? Nie, no kurczę, co jest? No nie, co jest? Nie mogę w niego trafić. No co jest grane? Ej, to jest naprawdę ciężkie trafić tym spelem w kogoś. No nie, uciekł mi, jak on już wie, że ja go chcę zamrozić, bo widzi ten śnieg. Ale dobra, czekajcie, tu... Dobra, udało nam się zamrozić go. Ale on i tak się może ruszać, jak jest tym. Dobra, zamrażamy go ciągle, żeby nie mógł się ruszyć. Jest. Jak trzymam to ciągle go mogę zamrażać. Panie, nie może się ruszyć. I teraz go... A on się, kurczę, jest sporny jakoś. Patrz, czy pisze coś. Ej, dobra. Jutro cię zniszczę. O, kolejna tabliczka jakaś. Dla pewności jeszcze raz. Skończo...
Ej, to jest najlepsze, co mogłem zrobić. I on wyszedł z serwera. Ej, dobra, ale się chyba wkurzy. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie będę kończył odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. No, on się zdecydowanie wkurzy. Dobra, chyba będzie jakaś zemsta ze strony Davika na mnie. To niedobrze. Ja jestem dalej niewidzialny. Muszę poczekać, aż mi się to wszystko skończy. Jeszcze będę miał 4 minuty. No, ale on wyszedł z serwera, to w sumie już nic nie zrobię. W każdym razie dziękuję wam bardzo. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.